Czasami nie destynacja podróży jest celem, ale podróż sama w sobie. Przedstawiam wam zestawienie anime, gdzie główną atrakcją była droga, którą przemierzali bohaterowie. Ciężko mi było ustalić kolejność. Za wyjątkiem dwóch pierwszych miejsc, każdą z pozycji od 3 do 10 można ustawić na dowolnym miejscu. Zapraszam. Alfabetycznie zaczniemy od survivalu, który rozgrywa się poza granicami naszej planety. W Kanata no Astra położono większy nacisk na aspekt przetrwania niż podróży, niemniej przygody nastolatków zagubionych w kosmosie spełniają wszystkie wytyczne tego rankingu. To jak małolaty odwiedzają liczne planety usiłując wrócić do domu i plot twist czający się po drodze czynią tę ekstraterrestrialną eskapadę godną polecenia. Dzisiejsze wojaże nie są tak wyzywającym przeżyciem jak niegdyś. W czasach samurajów przejście z miasta do miasta było nie lada udręką. Katana Gatari to trwająca rok pielgrzymka, podczas której bohaterowie realizują dla szoguna misję zebrania 12 wynaturzonych mieczy. Każde ostrze znajduje się w innym miejscu, do którego najpierw trzeba dotrzeć. A u celu rzadko czeka nas ciepłe powitanie. Emocji jest tu dostatek. Mówiąc o łazikowaniu, nie da się pominąć tak niezwykłego miejsca jak otchłań. Wyprawa Riko i Rega, dwójki małych dzieci w głębiny tajemniczej pieczary, musiały znaleźć się na tej liście. Środowisko, które zwiedzają małolaty, jest czymś kompletnie nieznanym, innym niż to, co możemy zobaczyć na powierzchni. Pomimo obecności celu, jakim jest dno czeluści, element krajoznawczy jest tu potraktowany poważnie. Każdy zdobywca by się na to pisał. Powróćmy jeszcze raz do czasów wojowników Bushido. Samurai Champloo jest mieszaniną wydarzeń z okresu Edo i hip-hopowych rytmów. Co może wyjść z takiego połączenia? Jeśli ktoś powiedział, podróż, której uczestników powinno się zakuć w kaftan bezpieczeństwa, to prawie trafił. Piesza wycieczka młodej dziewczyny i towarzyszących jej dwójki awanturników przez starodawną Japonię jest wszystko, tylko niespokojna. Z przeszłości skoczmy w niedaleką przyszłość, w której coś poszło nie tak. Ostatnia podróż dziewczynek jest zaskakującym tytułem. Pomimo, że rozgrywa się w zniszczonym przez wojnę świecie, gdzie nic się nie ostało, jest nad wyraz ciepłym i przyjaznym tytułem. Bohaterki głównie przemierzają zgliszcza unicestwionych aglomeracji w poszukiwaniu jedzenia i paliwa. Wszystkie odcinki są do siebie podobne, a mimo to każdy jest inny. I ciepły, i pogodny. Porzućmy naszą doczesność i pozwólmy zabrać głos pełnokrwistemu wątkowi fantastycznemu. W chwili, gdy tworzę tę topkę, Frieren jest w trakcie swojej wędrówki, która ma miejsce niemal 80 lat po głównej fabule, czyli po pokonaniu króla demonów. U kresu drogi jest fajną alternatywą dla produkcji fantazy, ukazującą prostą codzienność w wielu miejscach świata magii i miecza. Jest to eskapada, której cel jest ukryty daleko za horyzontem. Pozostając w klimatach nadprzyrodzonych, nie możemy pominąć Ture, zmyślnej wilczej bogini i młodzieńca pachnącego przyprawami. Perypetie Holo i Laurensa to droga, której celem jest położona daleko na północy ojczyzna bogini. W trakcie drogi do niej nasza dwójka odwiedzi liczne miasta i zetrze się z ich mieszkańcami. Nie wszystkie te spotkania są przyjazne i prawie żadne nie przebiega spokojnie. Suzuma od Makoto Shinkaya jest jedną z najnowszych pozycji w topce. W filmie śledzimy przygody licealistki, która wpląta się w nadnaturalną kabałę i teraz przemierza Japonię celem zamknięcia wszystkich drzwi, przez które wypełza trzęsienie ziemi. Opis ten należy traktować dosłownie. Podczas podróży Suzume odwiedzimy wiele miast i poznamy ich mieszkańców. Japońskie metropolie są przepięknie narysowane, przypominają autentyczne widokówki. I trochę nietypowo, przed pierwszymi dwoma miejscami, kilka honorowych wspomnień. Stardust Crusaders. Trzeci part JoJo to misja ratunkowa, której akcja ciągnie się przez całą Azję i kawałek Afryki. Jeden z dwóch wątków Tengoku Daimakyo dotyczy wojaży bohaterów, których celem jest odnalezienie miejsca zwanego niebem. W Inuyashi, trochę podobnie jak we Frieren, ekipa przemierza świat celem osiągnięcia bardzo odległego celu. W pierwszym sezonie Bahamuta Amira i Favaro udają się na włóczęgę, której celem jest magiczna kraina Helheim. Rejs Luffy'ego to nie tylko walki, to również odwiedzanie licznych wysp, na ostatniej z których czeka legendarny One Piece. Wspomnę też o Yuru Camp. Poza tajnikami kempingowania, serial przemyca autentyczne widoki z istniejących miejscówek. Przejdźmy do zwycięzców. Miejsce drugie. Sorayori Motoi Basho. Anime opowiada o wyprawie czwórki licealistek na Antarktydę.
Ale to nie jest proste. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia w teczkę, o nie! Seria podchodzi do całości niesamowicie realistycznie. Tu czuć autentyczność. Sam fakt, aby dziewczyny zostały częścią ekspedycji, był wyzwaniem. Tak samo droga przez pół świata do Australii, rejs statkiem na lodową pustynię, czy w końcu euforia, gdy stawiamy stopy na dziewiczym śniegu. Tu da się ją poczuć. Poczuć prawdziwą, wonną i ciernistą przygodę. Serdecznie polecam. I w końcu miejsce pierwsze. Podróż kino. Przez wiele lat odkładałem seans tego tytułu, bo opis fabuły nie porywa. Od kino jedzie sobie po świecie na motocyklu i zwiedza nowe miejsca. Tyle. Ale teoria to jedno, a faktyczne doświadczenie to drugie. Beautiful World okazało się przygodą, po której zadawałem dziesiątki, setki pytań, a anime nie dawało na nie odpowiedzi. Każdy odcinek zapadał mi w pamięć, a ostatni dosłownie wycisnął ze mnie łzy. Kino Notabi to 8 cud świata. Pytanko do Was. Znacie inne anime traktujące o podróżowaniu? Liczę na Wasze komentarze, bo bardzo lubię ten motyw. Dziękuję za uwagę i do następnego.